Witam Państwa bardzo serdecznie. Spotykamy się dzisiaj z gościem zupełnie niezwykłym i zupełnie niezwykłą książką. Tak jak zwykle stacja metra Stokłosy, sklep Michała, Fotomag, gdzie można kupić wszystkie nasze książki. Naszym gościem jest Marek Budzisz, dziennikarz, ekonomista, autor książki Koniec rosyjskiej Ameryki. Proszę Państwa, książki zupełnie niezwykłej. Książki jakaś dawno na polskim rynku nie pojawiła. Książki napisane niezwykle klarownym, czytelnym, jasnym językiem. Książki o dojrzałej polityce. Ja tę książkę odkryłem może trochę za późno, chociaż ona nie jest za bardzo, jakby to powiedzieć, stara, nie jest przedawniona, bo ukazała się w lutym, ale ja dopiero teraz do niej dotarłem. Koniec rosyjskiej Ameryki, proszę Państwa. Jak wiecie, sprawy amerykańskie są szalenie ważne i sam kiedyś taką książkę napisałem, Historie amerykańskie, pewnie jeszcze będę to kontynuował. Taka myśl tam była zawarta, że historia Ameryki Północnej i Południowej jest dla współczesnego człowieka tym, czym dla naszych przodków była historia antyczna. I bez studiów nad historią Ameryki w ogóle nie da się niczego zrozumieć, dlatego że pojawienie się Stanów Zjednoczonych na mapie świata całkowicie przebiegunowało politykę i całkowicie globalną politykę zmieniło. I proszę Państwa, pan Marek Budzisz napisał tę fantastyczną książkę, która jest o czym? To jest teoretycznie o sprzedaży Alaski, natomiast ta sprzedaż Alaski jest tylko pretekstem o tym, żeby porozmawiać o polityce globalnej. I o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Ja bym chciał, żebyśmy od razu przeszli do konkretów, dlatego że bez żadnych wstępów, bo tu jest tyle szokujących dla przeciętnego konsumenta publicystyki politycznej treści, że nie ma co w ogóle tam robić jakichś wstępów. Więc ja zadam od razu pierwsze pytanie. Dlaczego Hiszpanie chcieli sprzedać Minorkę Rosjanom w XIX wieku? Wyspę leżącą u brzegów Hiszpanii, w połowie drogi między Gibraltarem a Maltą. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To powiem inaczej, znaczy Hiszpanie liczyli na pomoc Rosji w utrzymaniu swojego imperium kolonialnego. To imperium kolonialne było zagrożone z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, lokalne elity Ameryki Północnej, ale też i Ameryki Środkowej, bo ona była znacznie bogatsza niż Ameryka Południowa, no nie chciały być już częścią imperium hiszpańskiego, a Brytyjczycy, którzy jakby rywalizowali o wpływy z Hiszpanami na tym terenie, no Brytyjczycy wspierali te działania. Jak się spojrzy na strukturę handlu zagranicznego Wielkiej Brytanii po wojnach napoleońskich, no to 1/3 dochodów, czy tam nadwyżki handlowej z eksportu, to jest handel z Ameryką Południową. To jest skutek tego wspierania tych ruchów, nazwijmy to, niepodległościowych. Ale to nie tylko dotyczyło, że tak powiem, lokalne elity Ameryki Środkowej i Ameryki Południowej orientowały się nie tylko na Wielką Brytanię, orientowały się też na Stany Zjednoczone, ale też i na Rosję, bo w momencie, kiedy Meksyk uzyskiwał swoją niepodległość, tam się władze Meksyku zwróciły, żeby przyłączyć się do korony rosyjskiej. Tylko że Mikołaj, który był jakby konserwatystą i bardzo ostrożnym politykiem, nie zgodził się, nie przyjął tych propozycji. Gdyby był ktoś bardziej zdecydowany, mogłoby być różnie. Wie pan co, to ja myślę, że Rosjanie jakby generalnie bardzo realistycznie oceniają własne możliwości. I oni mieli wielkie problemy z utrzymaniem Syberii. Nie mieli sił i nie mieli resursów, tak jak oni to mówią, czyli zasobów, żeby jeszcze myśleć o ekspansji w całym basenie Oceanu Spokojnego, szczególnie tam w północnej części. A byli tam wcześniej niż Amerykanie, byli tam wcześniej niż Brytyjczycy, bo Brytyjczycy byli tylko na północy. Też jest nieprawdą to, co się nieraz twierdzi, że nie wiedzieli o złocie w Kalifornii, bo wiedzieli o złocie w Kalifornii, wiedzieli o złocie na Alasce, ale oni mieli swoje złoto na Syberii, w związku z tym
Tamto złoto to oni postrzegali jako zagrożenie, że przyjadą osadnicy, których nie będzie można kontrolować. No właśnie, ale to bardzo ciekawy problem, dlatego że realizm polityki rosyjskiej ostatnie 200 lat, czy czasem nie dowiodło, że ten realizm polityki rosyjskiej, realizm polityki carskiej nie stał się zgubą dla Rosji. Dlatego, że no, jeżeli popatrzymy na politykę brytyjską i amerykańską, no to i ocenimy ją w tych samych kategoriach, to ona jest nierealistyczna, szczególnie brytyjska. Rozwalenie imperium kolonialnego hiszpańskiego to jest projekt na skalę gigantyczną i nikt się nie zawahał, a Rosjanie poprzez ten swój realizm zawahali się. I tak jak pan mówi, mieli kłopot z Syberią, nie mówiąc już o Ameryce, a byli tam obecni. Nie powinni trochę zagrać ostrzej? Czy mieli takie możliwości? No to jest kwestia, wie pan, wyboru pewnych kierunków. No tak. No to nawet bardzo silne państwo, kilkakrotnie silniejsze, w sensie ekonomicznym oczywiście, jakby stopnia rozwoju, jakim była korona brytyjska w porównaniu z Rosją, też nie prowadzi ekspansji we wszystkich kierunkach. Rosjanie od czasów Katarzyny byli zainteresowani ekspansją na Bałkany, opanowaniem basenu Morza Czarnego, zdobyciem cieśnin i usadowieniem się w basenie Morza Śródziemnego. Jak się zobaczy strukturę bilansu handlowego Rosji, no to bez eksportu zboża przez Odessę właściwie Rosja nie miała pieniędzy. To był główny problem i to był strategiczny ich kierunek ekspansji. No i tam się spotkali z Brytyjczykami, prawda? No bo i tam się spotkali z Brytyjczykami. Penetracja Bałkanów przez Brytyjczyków to jest sprawa znana, no szczególnie Grecja, prawda? I powstania greckie. Bardzo. No, ale to no. Muszę się z panem nie zgodzić, bo powstania greckie w gruncie rzeczy były inspirowane przez Rosjan. Heteria, czyli ta tajna organizacja, która została założona w Odessie przez greckich emigrantów. Mówi się nieraz też, że w Stambule, ale korzenie to są w Odessie. No to na jej czele stali bracia Ypsilanti, a przecież Ypsilanti był adiutantem Aleksandra I. Fantastycznie. I pierwszym proponowali ponoć szefostwo temu ruchowi Kapodistri, czyli ministrowi ówczesnemu spraw zagranicznych Rosji. On się miał nie zgodzić. To jest niezwykłe, dlatego że pisze pan o globalnej polityce Rosji, która się rozwija w kilku kierunkach. Rozwija się na Bałkany, rozwija się na Dalekim Wschodzie. Potem mamy próbę zbudowania floty, która by pojawiła się na Oceanie Spokojnym. Mówi o latach 60., 70. XIX wieku. Natomiast Polacy w przedziwny sposób nie widzą tej skali, a na Rosję patrzą tylko przez pryzmat własnych kłopotów i własnych powstań. To jest pewien problem, myślę. Czy można to zmienić za pomocą choćby takich publikacji jak ta i takich dyskusji jak nasza? I czy trzeba to zmienić? Ja myślę, że trzeba to zmienić, bo w Polsce, mimo bliskości geograficznej i kulturowej, też trzeba na to tak spojrzeć, wiedza o Rosji jest nie bardzo ugruntowana i w moim odczuciu dosyć powierzchowna. No, okropnie powierzchowna. Ja dosyć krytycznie oceniam stan polskiej historiografii, jeśli chodzi o Rosję, bo proszę zwrócić uwagę, że po Kucharzewskim, a to już 100 lat temu dzieło było wydane, niewiele jest takich fundamentalnych pozycji. Profesor Bazylow, nieżyjący już z mojego wydziału, nie dorobił się grona uczniów. No może z tego powodu, że komunizm to jakoś hamował. No może hamował, natomiast komunizmu nie ma od 30 lat, a o Rosji mówi się w sposób
no powierzchowny, ujmijmy to, tak, albo entuzjastyczny, tak, dosyć prymitywnie entuzjastyczny, albo krytyczny, równie prosty, tak. Nie ma żadnej głębszej analizy dotyczącej choćby relacji rosyjsko-amerykańskich, bo jeżeli mówimy o relacjach rosyjsko-amerykańskich, to oczywiście mamy na myśli relacje sowiecko-amerykańskie, prawda? Natomiast o tym, o czym pan pisze, ja nie słyszałem pół słowa. O relacjach rosyjsko-amerykańskich na początku XIX wieku, śmiem twierdzić, nie wiemy nic. Z tej książki się dowiemy. Może kilka słów na ten temat. To jest bardzo złożony i obszerny temat. Domyślam się. Najpierw jeszcze chciałbym odnieść do tego, co pan na wstępie powiedział, jeśli chodzi o polską historiografię. My nawet nie obserwujemy tego, co się w rosyjskiej historiografii dzieje, jeśli chodzi o okres imperialny, czy historiografię okresu imperialnego Rosji, czyli od czasów Piotra I, a dzieje się tam bardzo dużo i są jakby fundamentalne prace publikowane, które w sposób dość zasadniczy zmieniają sposób myślenia i Rosjan na całą historię, ale też i na historię Polski, bo proszę na przykład zwrócić uwagę, tam się pojawia taka teza, że w gruncie rzeczy Imperium Rosyjskie było dość szczególnym imperium kolonialnym, a mianowicie takim, że w przeciwieństwie do zamorskich imperiów kolonialnych francuskiego i brytyjskiego, ono nie tylko geograficznie było jakby otoczone tymi terytoriami zależnymi i zdobytymi, ale przepływ kapitałów był odmienny niż w tamtym przypadku. To znaczy, o ile Brytyjczycy zarabiali na tym, że mają Indie, o tyle Rosjanie dokładali do tego, że mają Gruzję, kraje Azji Środkowej, Królestwo Polskie. Oni tam badali dosyć szczegółowo, bo są w lepszej sytuacji niż my, bo tam się archiwa nie spaliły, stan finansów publicznych Imperium Rosyjskiego, no i dowodzą, ja tego nie kwestionuję, tylko relacjonuję, że wyższe podatki płaciły ziemie rdzennie ruskie, a mniejsze podatki płaciły takie ziemie jak na przykład Królestwo Polskie. Mało tego, mówią, że w związku z faktem, że utrzymywano duże garnizony na tych terenach zewnętrznych, no to też i strumienie pieniędzy na utrzymanie tych garnizonów szły znakomicie większe niż na ziemie rdzennie ruskie. Per saldo, ich zdaniem, oznaczało to, że centrala pompowała pieniądze na przykład do Królestwa Polskiego. I mówią w związku z tym, że rozwój gospodarczy, czy ten boom gospodarczy, który się zaczął po uwłaszczeniu chłopów i trwał właściwie do I wojny światowej, no to był w dużej części stymulowany. No, my dzisiaj byśmy powiedzieli, że to jest taka polityka w stylu Keynesa, tak? Wydatkami publicznymi stymulujemy wzrost gospodarczy. I oni budują taką tezę. Ja nie twierdzę, czy to jest teza prawdziwa, czy to jest teza nieprawdziwa, natomiast w Polsce w ogóle to jest niezauważone i w ogóle się tego rodzaju dyskusji nie podejmuje. Mówię o polskich historykach. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że to wraca. Bo jeżeli Rosjanie mówią o Związku Sowieckim i o krajach byłego bloku wschodniego, to jedna teza się zawsze tam przewija. Mianowicie taka, że oni pompowali pieniądze do tych państw. I w gruncie rzeczy wywodzą z tego, i to nie dotyczy tylko takich kręgów nacjonalistycznych, że powinniśmy być im wdzięczni. Ale oczywiście, bo to misja cywilizacyjna. Tak. Oni nas zbudowali, nas, Finlandię, te wszystkie bogate okrainy, jak to oni nazywają, no to właśnie dzięki pracy rosyjskich chłopów i tym podatkom, które oni wnosili. To jest bardzo figlarny mechanizm, który niesłychanie trudno będzie rozmontować. Ja nie mam wiedzy ekonomicznej i nawet nie będę próbował się wypowiadać w takich kwestiach, natomiast mam różne dziwne intuicje. I tak sobie myślę, że jeżeli ktoś do czegoś dokłada, tak, wykłada pieniądze,
to nie jest całkowicie, jakby to powiedzieć, panem tych pieniędzy. To znaczy, że być może na terenie Rosji jest jeszcze jakaś inna organizacja, która, jakby to powiedzieć, z wewnątrz steruje imperium. To jest oczywiście jakaś tam spiskowa teoria, ale gdybyśmy odczytali głośno pańską książkę, to wiele osób stwierdziłoby, że to wszystko jest jedna wielka spiskowa teoria, prawda? A to nie jest spiskowa teoria, tylko po prostu polityka. Więc ja myślę, że to ta teza Rosjan oparta na wynikach, na danych ekonomicznych, no ona tam jakoś im poprawia samoocenę, natomiast no, praktyka dowodzi, że jednak było inaczej. No nie było to misja, nie była to misja cywilizacyjna, natomiast jeszcze musi być coś, jakieś pięterko. Proszę pana, ja nie podzielam tej diagnozy, to żeby była jasność. No. Ja tylko mówię, jaka narracja jest zbudowana w Rosji. I ubolewam, że polskie środowisko historyczne, tak powiem, nie dysponuje żadnymi argumentami. Nie chcę. Argumentami to są monografie i prace historyczne, a nie tylko wygłaszane gdzieś poglądy. No, takich badań się w Polsce nie prowadzi. Wracając do tego, co jeszcze pan mówił. To też trzeba zwrócić uwagę, że rosyjskie imperium rozwijało się skokowo. Mhm. Czyli były takie fazy ekspansji i były fazy uspokojenia. I to właściwie dotyczy nie tylko jakby naszych terenów, ale właściwie na całym obszarze. Po drugie, i to już od czasów Iwana Groźnego, tam była taka polityka koptowania lokalnych elit. Mhm. I to, o co Rosjanie mają też w XIX wieku do Polaków wielkie pretensje, jak się weźmie Tjutrzewa na przykład i przeanalizuje to jego przesłanie geopolityczne, to ono jest w gruncie rzeczy proste. Znaczy, my zaprosiliśmy waszą elitę do współkształtowania losu wielkiego imperium, i zaprosiliśmy to na uczciwych zasadach. Tak oni mówią. Tak? Wasi ludzie byli na dworze w Petersburgu. No, najbliższym przyjacielem młodości cara Aleksandra I był Wielchorski przecież. To rodzina polska i katolicy. To mimo, że oni byli dworzakami w Petersburgu i w naszych współczesnych kategoriach pewnie byśmy ich uznali za zdrajców, to jakby oni się czuli Polakami, nie byli prawosławnymi, dopiero w trzecim pokoleniu się jakby zruszczyli. I Tjutrzew mówi w ten sposób i wielu Rosjan z elity tak myślało. Zaproponowaliśmy wam uczestnictwo w wielkim projekcie na równych prawach, a wy wybraliście małe Królestwo Polskie. I to jest, wie pan, to, czego oni nie docenili w XIX wieku, mianowicie oni nie docenili siły odrodzenia narodowego. W Polsce, w innych, w Finlandii, pewnie też potem na Ukrainie. Nie docenili też innych ofert, bo jeżeli ktoś składa komuś ofertę uczestnictwa w wielkim projekcie, to zapewne musi też podejrzewać, że są inne wielkie projekty i są inne oferty. Zgoda. Składane innej części elit i teraz pytanie, kto to składał i w jaki sposób to było formułowane. No więc zawsze jest konkurencja, prawda? Oni mówią o swojej ofercie, ale jak powiedzieliśmy, oni sobie nie radzili z tym projektem. Ten realizm, o którym pan powiedział, no czy Polacy by do tego przystąpili? No teoretycznie przystąpili, bo ci, co byli wywiezieni na Syberię, prawda, to próbowali tę Syberię cywilizować w ramach odbywanego tam wyroku, tak, czy jakiegoś osadzenia. Ale no, wielki projekt wielkim projektem, ale widać wyraźnie, że manifestuje się słabość imperium w tych projektach. Czyli pan, to jeszcze trzeba poczynić jedno zastrzeżenie. Mianowicie rosyjska polityka, i to zarówno XIX-wieczna, jak i XX-wieczna, ale też i XXI-wieczna, jest polityką niesłychanie elitarystyczną. Aha. Tam właściwie liczą się elity. I tam jest jakby w Polsce trudna do zrozumienia przepaść między elitami i z poziomem ich życia, a życiem normalnych ludzi. No, proszę, nie wiem, wziąć płaszcz Gogola,
kiedy ten biedny kancelista Akakijewicz nie dojada, bo ma 12 czy 15 rubli zapłacić za płaszcz i zajmuje mu to długi czas, rok, o ile dobrze pamiętam. A autor płaszcza, Gogol, dostawał osobiste stypendia od cara Mikołaja w wysokości 5-10 tysięcy rubli rocznie. To jest przepaść. 100 rubli to były pieniądze, za które można było przyzwoicie w Rosji żyć. Najbogatsi, znaczy powiedziałem, nie najbogatsi, bo to jeszcze nie przemysłowcy, ale szlachta rosyjska dysponowała dochodami od 40 tysięcy rubli powyżej. Do uwolnienia chłopów przez Aleksandra chłopi rosyjscy niczym nie różnili się od amerykańskich niewolników. No. Sprzedawano ich jak niewolników, były targi chłopów, były ogłoszenia w gazecie, że się sprzedawało służące. I też tak to było przyjmowane. Aleksander był porównywany w Stanach Zjednoczonych z Lincolnem. Mm. Lincoln uwolnił murzynów, a Aleksander uwolnił chłopów, ale jakościowo to było to samo. To jest niezwykłe, ale pisze pan o polityce amerykańskiej wewnętrznej i o próbie zbudowania imperium niewolniczego. Pojawia się takie sformułowanie. Więc te kwestie abolicji są bardzo ciekawe, dlatego że no jest cały nurt polityczny w XIX wieku, który nie uważa za celowe i sensowne znoszenie niewolnictwa. Tak? Więc prawdopodobnie on jest taki sam w Rosji, jak i w Stanach Zjednoczonych. Prawda? Nurt, nie wiem, czy można go nazwać zachowawczym, tak? Bo trudno powiedzieć o politykach, którzy dążą do ekspansji Ameryki przy gospodarce opartej na niewolnictwie, że to jest nurt zachowawczy. Znaczy, tu jest taka kwestia opisu, nie? No to jest kwestia bardzo dyskusyjna. Ja mam na ten temat swoją teorię. Mianowicie ja uważam, że Aleksander, ale szczególnie Mikołaj, w gruncie rzeczy, w sensie społecznym, on uprawiał politykę rewolucyjną, a nie politykę tradycjonalistyczną. Aha. Znaczy on optował na rzecz sojuszów z dworami, ale w polityce wewnętrznej on budował nową elitę. I to była elita raznoczyńców. Znaczy on zmienił system tabeli o rangach, on utrzymał to, co jeszcze Katarzyna, na co się zgodziła, mianowicie na to, żeby dworianie nieobowiązkowo służyli państwu. Bo była wcześniej zasada, że oni, żeby utrzymać status szlachecki, muszą być na służbie publicznej. To zostało później zniesione. I jak się spojrzy na skład tej grupy szlacheckiej, powiedzmy, pod koniec panowania Mikołaja I, to tam dość zasadniczą część to są ludzie wywyższeni społecznie za czasów Mikołaja. To jest ta właśnie polityka narodowości, tej triady uwarowowskiej, czyli prawosławie, car, prawosławie, narodowość. Narodowość to nie było rozumienie, znaczy nie było rozumiane w sensie naszego spojrzenia w kategoriach, nazwijmy to, używając brytyjskiej terminologii, nacjonalistycznych, tylko raczej trzeba by to odnieść do populizmu. Trochę podobną politykę uprawiał Napoleon III we Francji, czyli ponad głowami arystokracji zwracał się do ludu. I w sensie społecznym to była polityka rewolucyjna, bo za czasów Aleksandra II okazało się, że większość szlachty rosyjskiej to już nie jest szlachta rodowa, ta o historii liczonej w dziesiątki lat, tylko szlachta jakby wywyższona przez służbę administracyjną. Dobrze, ale czy to też znowu nie była pułapka, bo jeżeli oni rozpoczęli tę politykę świadomi tego, że bez takich ruchów po prostu państwo się nie utrzyma, prawda, że przyjdzie jakiś kataklizm, czy to czasem nie było tak, że później natężenie ruchów rewolucyjnych w Rosji to było jakąś konsekwencją
tego posunięcia i po prostu ktoś obcy domontował do tego jakąś część i pomyślał sobie, skoro car wywyższył tą świeżą szlachtę, to może też warto domagać się dalszych reform na tej fali i domagać się no, jeszcze innych ustępstw, tak, aż w końcu dojdziemy do rewolucji totalnej. Tu też mam inny pogląd, muszę powiedzieć. Ale to świetnie. Mianowicie rewolucjonistami byli ci, którzy obalili Mikołaja II, a bolszewicy w moim odczuciu uprawiali politykę reakcyjną, jeśli by to tak w sensie społecznym. Czy odwołanie się do takiej zasady kolektywnej, do której się odwołali bolszewicy, no to była w dość zasadniczym konflikcie z zasadą, którą chcieli uprawiać no, ci reformatorzy. Bo przecież Stołypin dążył do rozmontowania obszczyny, do zniesienia tego, a ci rewolucyjni demokraci, czy kadeci w gruncie rzeczy, ale też i trochę bardziej na prawo przesunięci szlacheccy główni, to ze starych rodów szlacheccych, ludzie, którzy obalili cara, no oni chcieli pójść jeszcze dalej w tę stronę. A bolszewicy jakby najpierw zachowali, znaczy najpierw powiedzieli tym obszczynom, że my was w gruncie rzeczy nie będziemy ruszać. I to było źródło sukcesu bolszewików. Poparcie w miastach i niedotykanie kwestii wsi. A potem dopiero za Stalina w latach 30. w gruncie rzeczy też zostawienie tych obszczyn, bo sowchozy i kowchozy to nic innego, tylko jakby polityczne przestawienie. Rewolucja w Rosji dokonała się w dwóch fazach. W fazie pierwszej rewolucji wojny domowej roku 17 i tam powiedzmy do 21 i w drugiej fazie tej stalinowskiej kolektywizacji. Ja się z panem muszę zgodzić, dlatego że tak bym to opisał zdaniem, że bolszewicy po prostu doprowadzili do degradacji wszystkich, z wyjątkiem członków ściśle wewnętrznej organizacji, która w dodatku była silnie schierarchizowana. To tak na szybko, tak mi się nasunęło. I na tym polega chyba ta reakcyjna... Wie pan, wojna doprowadziła do degradacji. Trzeba pamiętać, że w ciągu pierwszego roku 80% korpusu oficerskiego armii rosyjskiej zginęło. Aha, no tak. No. I ci oficerowie, którzy później stanęli w gruncie rzeczy na czele rewolucji, bo oni dość masowo przeszli na stronę bolszewików, no to oni to już byli ludzie z awansu. No tak. To już nie były te stare rody szlacheckie, nawet stare w kategoriach kilkudziesięciu lat. I wychowani przez wojnę, tak? Bo... I wychowani, zdemoralizowani. No. Ale dwie kwestie mi się ważne nasunęły, bo zaczęliśmy od czegoś innego, ale jeszcze wróćmy do tej historiografii. Takie podstępne pytanie zadam. To co robi Ośrodek Studiów Wschodnich? No, Ośrodek Studiów Wschodnich ma optykę badania czasów współczesnych i tego, co się dzieje teraz. On się nie zajmuje kwestiami historiograficznymi. Ale to może trzeba nowy ośrodek stworzyć. Być może trzeba nowy ośrodek stworzyć. Raczej na pewno trzeba by było stworzyć nowy ośrodek. Kto ma to zrobić? Ja może tutaj profesora Cynckiewicza zaproszę kiedyś, Michał, i porozmawiamy. Znaczy ja widzę jedno miejsce, gdzie są zalążki. To jest ośrodek na UJ-cie skupiony wokół profesora Nowaka. Tamte badania są prowadzone i tamte... Z profesorem Nowakiem też trzeba by było porozmawiać, ale... I to jest tam śledzone. To jest właściwie jedyne miejsce w Polsce, no, moim zdaniem, chyba że o czymś nie wiem. Tylko, że no, publikacji nie widać, promocji tych publikacji nie widać, autorów też nie widać, a bez tego to się chyba nie da. To trzeba wszystko pokazać ludziom, żeby oni się tym zainteresowali. Ale dobra, to już my tego tutaj nie załatwimy. Będziemy zajmować się tylko promocją tych książek, które uznajemy za wartościowe. Ale wróćmy do polityki Rosji w początkach XIX wieku wobec Stanów Zjednoczonych, bo mamy książkę Koniec rosyjskiej Ameryki, a gadamy o rewolucji. No tak, rzeczywiście. Trochę ale nie, to wszystko okej, okay, wszystko dobrze, bo to jest fascynujące. Aleksander I i jego polityka wobec Stanów Zjednoczonych. Wie pan co, to jest temat rzeka, ale ja powiedziałbym tak. Aleksander I dążył do stworzenia czegoś, co dzisiaj byśmy nazywali
systemem zbiorowego bezpieczeństwa. Mhm. Znaczy, jak Rosjanie dzisiaj mówią o systemie zbiorowego bezpieczeństwa, to chcą mieć taki system, w którym oni będą mieli najwięcej do powiedzenia. No i w gruncie rzeczy Aleksander też do tego dążył. Liga Święte Przymierze była tego rodzaju konstrukcją, dosyć mętną, trzeba to przyznać, jak się czyta ten manifest, który on osobiście napisał, to takie mętne, mówiąc szczerze. Bo to był człowiek generalnie rzecz biorąc poszukujący i jakoś wewnętrznie sprzeczny, zagubiony trochę, wahający się od jednej skrajności do drugiej. No proszę pamiętać, że jego wychowywała Katarzyna. No tak. I w związku z tym też się mówi, że najprawdopodobniej uczestniczył w zabójstwie własnego ojca, w związku z tym no to nie jest nic, co by budowało jakąś silną konstrukcję psychiczną. Myślę, że ten człowiek pełno ograniczeń. Był zagubiony bardzo, ale już abstrahując od tego. I formalnie pod adresem Stanów Zjednoczonych była złożona propozycja, żeby one również wstąpiły do Świętego Przymierza. Do Świętego Przymierza. Tak, tylko że Amerykanie tego nie chcieli, bo oni uważali, że ich interesy koncentrują się głównie na drugiej półkuli. Aha. Ale też bardzo silnie przeżywali taką różnicę systemową. Czy oni uważali, że ta zachodnia półkula to powinien być obszar demokratyczny, a nie chcą wchodzić w sojusze z stronami. No, ale okoliczności ich zmusiły, dlatego że polityka brytyjska, niesłychanie ryzykowna, gwałtowna i dynamiczna, no, spowodowała, że ten sojusz z tronem petersburskim jednak nastąpił, tak? Że... Sojusz z tronem petersburskim nastąpił, dlatego że Ameryka była, delikatnie to nazywając, w silnym konflikcie z Wielką Brytanią. No tak. Historycznie rzecz biorąc, od wojny o niepodległość. Potem mieliśmy przecież, przepraszam, wojnę amerykańsko-brytyjską, którą de facto Amerykanie przegrali. Tak. Mimo że sami ją wywołali, no bo tak też na to trzeba spojrzeć. Przecenili własne siły. Mnóstwo pięknych legend tutaj wojny sądzili, że Brytyjczycy są osłabieni, nie mają pieniędzy. No. Trzeba też pamiętać, że Brytyjczycy wojowali głównie pieniędzmi. Tak. Po wojnach napoleońskich rzeczywiście sytuacja budżetu brytyjskiego była zła. I to był pewnie też jeden z motywów, gdzie Amerykanie, czy elity amerykańskie mogły uznać, że, no, że mają szansę coś więcej. Była kwestia oczywiście ekspansji Ameryki i na południe, bo tu chodziło o Florydę, czyli o te posiadłości hiszpańskie, no i na zachód, na południowy zachód, czyli znowu posiadłości hiszpańskie, które się wyzwalały wybijały się na niepodległość. Chodziło o kwestię Oregonu, czyli ekspansji na północy, no i o Kanadę. No tak. Całe wschodnie wybrzeże Kanady to przecież nie było terytorium brytyjskie, tylko to było terytorium kontrolowane przez takiego analoga Kompanii Wschodnioindyjskiej, czyli Kompanię Zatoki Hudsona, prywatnej firmy. Znaczy, no te sprawy kompanijne brytyjskie są niesłychanie ciekawe, no bo to każda kompania zawsze ma skonstruowana z udziałem korony, prawda, więc ona chcąc nie chcąc robi politykę i to jest niesłychane podstępne, tak przynajmniej to oceniam, ta polityka brytyjska robiona za pomocą kompanii, bo nie ma Brytanii, ale jest kompania. Tak, ale też i Rosja przecież na Alasce nie była w postaci Rosji, tylko była w postaci kompanii, no tak. która była kontrolowana w sporej części przez państwo, ale powiedziałbym nie bezpośrednio, znaczy była kontrolowana w ten sposób, że król i tam elita rosyjska miała tam swoje udziały i odbierała dywidendy. No ale skuteczność tej kompanii była dużo mniejsza niż kompanii brytyjskich, no pewnie też przez odległość, ale dobra, zostawmy to. Nie, wie pan, bo to jest ważna sprawa, no, żeby
między tymi kompaniami istniała rywalizacja. No bo po co w ogóle Rosjanie tam siedzieli na tej Alasce daleko? 2 lata szła wiadomość z Alaski do Petersburga, nie można było tego kontrolować. No przede wszystkim dlatego, że tam były te wydry morskie, które zabijano. Masowo. Skóry sprzedawano do Chin. Aha. A Chińczycy płacili herbatą. Herbata szła do Rosji. No to było główne źródło zysku w tej kampanii, która kontrolowała, tej kampanii rosyjsko-amerykańskiej, ona się tak nazywała. Tylko że oczywiście też był pewien problem, bo oni nie mogli dostarczać skór morzem, tylko musieli lądem, ponieważ porozumienie chińsko-rosyjskie, Chińczycy bardzo chronili swój rynek i był tylko jedno miejsce, gdzie można było handlować. I to miejsce było oddalone ponad 2000 mil od wybrzeży Oceanu Spokojnego. Przez całą Syberię trzeba było transportować te skóry i w drugą stronę zaopatrzenie, korespondencję i tak dalej. Ale brytyjska przepraszam, kompania zalewu rzeki Hudson też chciała sprzedawać do Chin. Tylko że handel z Chinami był monopolem kompanii wschodnioindyjskiej. Aha. I oni ze sobą bardzo mocno konkurowali, a nawet walczyli przy użyciu broni, bo to były fortuny. No, bo tam To taki jeden rejs, który kosztował 30-40 tysięcy rubli, potrafił potroić zyski. Aha. W ciągu 3 lat, to jest dużo. No to nie, no to są monstrualne zupełnie kwoty. Nie no, zyski ze skór to jest z eksploatacji zasobów leśnych i przyrody, to jest sprawa znana. Były wojny bobrowe na wschodzie Ameryki i tak dalej. Fantastycznie. To jest to tło kompanijne jest niesłychanie ważne. Natomiast teraz przejdźmy do spraw związanych z wojną secesyjną i które doprowadziły bezpośrednio do sprzedaży Alaski Amerykanom. Wojna secesyjna, czy to można tak powiedzieć, że wybuchła w wyniku też kreciej działalności Wielkiej Brytanii, która poparła południe. Nie, ja bym się nie zgodził z taką tezą. Znaczy Wielka Brytania popierała południe, tak samo jak zresztą jak i Francja. Co do tego nie ma wątpliwości. Choć nie wprost i nie w taki sposób, że się chcieli zaangażować. Jednak północ uważała, że w obydwu tych państwach ma swoich wrogów. Mhm. Taka była recepcja tej polityki. Mówię oczywiście w pewnym skrócie, bo tam w gruncie rzeczy chodziło o kwestie handlu i kwestie możliwości sprzedawania, kupowania bawełny. Mm-hmm. To był główna waluta, którą południe płaciła, a z kolei Brytyjczycy kupowali olbrzymie ilości bawełny. Północ ogłosiła blokadę morską południa. Niewykonalną chyba w praktyce. Niewykonalną w praktyce, no ale też i Brytyjczycy nie chcieli się na to w żaden sposób zgodzić. No i to było zarzewie konfliktów. Jeśli chodzi o Francję, to później się na to jeszcze nałożyła kwestia interwencji w Meksyku. Mhm. Południe po pierwsze było uważane za nazwijmy to organizm silniejszy z punktu widzenia militarnego. Mhm. Po drugie stojący kulturowo i cywilizacyjnie na wyższym poziomie. Siły generalnie były wyrównane i to inne są proporcje ludnościowe, bo my często przekładamy na to kliszę współczesną, ale Ameryka w tym czasie to było około 40 milionów ludzi. No tak. Ona miała mniej ludzi niż Rosja. Rosja miała 67 bodajże, ile dobrze pamiętam. W związku z tym te siły były wyrównane. A Rosja uprawiała trochę politykę taką, że zawsze była
takiego spoilera, jakbyśmy to dziś powiedzieli, przeciwko polityce angielskiej, tam gdzie Anglicy optowali na rzecz jednego rozwiązania, to Rosja wchodziła w sojusz z tym przeciwnikiem Anglii i w ten sposób chciała wygrać. To zresztą jest stała cecha polityki rosyjskiej już od, wydaje mi się, od czasów Iwana Groźnego, że jak się dwóch bije, to oni popierają tego słabszego, bo razem są silniejsi, a potem tego, którego popierają, mogą opuścić i wtedy, i wtedy to na tym zyskują. I wracając oczywiście do kwestii wojny secesyjnej, no Rosjanie byli entuzjastycznie witani w Stanach Zjednoczonych. Dwie eskadry przypłynęły. To szok był dla mnie, jak to przeczytałem. Jedna do Nowego Jorku, tak, druga na do San Francisco. Do San Francisco na południe, znaczy na drugie wybrzeże. Mnie się wydaje, że to była taka kombinacja, nazwijmy to, związana po pierwsze z możliwością, bo z tym się liczono, wybuchu konfliktu zbrojnego między Anglią a Rosją. W związku z tym trzeba było wyprowadzić flotę i nie pozwolić, żeby ona została zamknięta z jednej strony na Bałtyku, a z drugiej strony na Morzu Czarnym. Mm-hmm. No bo też trzeba pamiętać, że właśnie w tym samym czasie Rosja realizowała dwa fundamentalne ze swojego punktu widzenia plany. Pierwszy to jest wymordowanie, bo tak to trzeba nazwać, Czerkiesów. Aha. Czyli zdobycie wybrzeży Morza Czarnego na północy, aha, złamanie i redenty górali kaukaskich i to jest rok 65 i 66. Korpusy rosyjskie po prostu spaliły wszystkie wsie czerkieskie na Kaukazie, wygnali tych ludzi na plażę Morza Czarnego i podpisali takie, bym powiedział, mając przewagę dyplomatyczną i faktyczną. No, w tym czasie Rosja, jeśli chodzi o Turcję, no, była takim protektorem, tak by trzeba było to powiedzieć. Podpisali z rządem tureckim takie porozumienie, gdzie sułtan zobowiązał się i jego urzędnicy, że jakby sprowadzą, jako protektorzy świata muzułmańskiego, bo przecież sułtan był kalifem, sprowadzą tychże Czerkiesów na ziemię turecką. Co wcześniej, na początku wieku, było jakoś też poprzedzone jakby ściągnięciem Tatarów krymskich do Turcji. Ale Turcja ówczesna, czyli Imperium Osmańskie, no, nie miało niezbędnych zasobów, a akurat zaczynała się zima na Morzu Czarnym. Pogoda się zepsuła, nie można było tych ludzi przewozić. To szło bardzo opornie, do Trebzonu przede wszystkim, ich wieziono na wybrzeżu tureckim Morza Czarnego. No to był Holokaust tak naprawdę, czyli w sposób dosyć planowy, bo jest na ten temat jakby korespondencja ministra wojny rosyjskiego, wyniszczono, tam ponad milion ludzi zmarło z głodu. Wie pan co, Wiedersal pisał trochę o tym przed wojną, no to jest jedyna książka w języku polskim, bo w języku angielskim jest trochę więcej literatury na ten temat. Trzeba by to było przypomnieć, bo to jest... Bo jak się patrzy na przykład na to, co się działo później w latach 70., czyli przed wojną rosyjsko-turecką na Bałkanach, na te pogromy, bo... Aha. To jest osobny, bardzo interesujący temat, o którym mógłbym dużo mówić, bo badałem tę sprawę. Czy wojna turecko-rosyjska wybuchła po pogromach tureckich wobec powstańców bułgarskich. Taka jest narracja. Dosyć wątpliwa, nawiasem mówiąc, moim zdaniem. A to nie zwraca się uwagi na dwie rzeczy. No, po pierwsze,
że do Bułgarii w sporej części trafili ci Czerkiesi, którzy w latach 60. zostali wygnani z własnego kraju, no i nie żywili sympatii, delikatnie to nazywając, wobec Rosjan i wpływów rosyjskich w najbliższej okolicy. Ale takimi protektorami Czerkiesów no, byli też i Brytyjczycy. Po pierwsze z powodu rywalizacji z Rosją, no, ale również z powodów humanitarnych. Tego nie traktowano w owym czasie w sposób taki instrumentalny, bo jak były pogromy w latach 70. Bułgarów przez, czy prawosławnych generalnie przez muzułmanów, to przepraszam, to w Anglii wybuchła wielka kampania prasowa, tak zwana Bulgarian Atrocities, gdzie były premier Gladstone napisał manifest i tam dziesiątki tysięcy ludzi było tym rzeczywiście poruszonych. Ale wcześniej, na mniejszą nieco skalę, miało to, jeśli chodzi o to wygubienie Czerkiesów. W związku z tym tam była skierowana główna ekspansja rosyjska i ona się, bo to też jest, trzeba sprostować pewne mity. Mianowicie Rosjanie wcale nie chcieli przyłączenia Imperium Osmańskiego, tak. Ani w gruncie rzeczy też nie chcieli ich podziału. Bo co oznacza podział? No, rozbiór Rzeczpospolitej z punktu widzenia polityki rosyjskiej to jest porażka, tak. A nie sukces. Cholerne kłopoty. Nie dlatego. Dlatego, że się trzeba dzielić z Prusami i z Austrią. A wcześniej można było samemu decydować. No i opcji jest bliżej, prawda? No są jakieś granice. I taka sama była polityka wobec Imperium Osmańskiego. Znaczy Rosjanie chcieli kontrolować państwo. Chcieli wpływać na elity, chcieli wpływać na kształt polityki tego państwa, nie chcieli się dzielić wpływami. Jest taki memoriał, który dostał car Mikołaj I, który notabene dwukrotnie proponował podział Imperium Osmańskiego. I pod wpływem tego memoriału on jakby zrewidował tą politykę, bo ten memoriał skrótowo rzecz ujmując pisze tak, że przedstawia taką wizję. Jeżeli nastąpi podział, to części tego państwa znajdą się w strefie wpływów innych państw, a w związku z tym interesy tych państw będą znacznie jakby silniej zakorzenione w naszym sąsiedztwie niż dzisiaj. Oczywiście. W związku z tym nie można dopuścić do podziału. Interesy Wielkiej Brytanii po prostu. No, ale również i Francji. Francja przecież była też protektorem Ziemi Świętej, tak? Osadnictwo Franciszkanów, czy tam, to jest pod patronatem francuskim. I Rosjanie najpierw zawsze uprawiają politykę kontroli państwa, dopiero potem, jak już to nie wychodzi i nie mają innego wyjścia, to przyjmują opcję podziału. No i tak też było, i tak też było na tym kierunku, to znaczy ich to najbardziej interesowało. Oni chcieli kontrolować Bałkany, bo uważali, że tam mają przyjaźnie nastrojonych ludzi. Chcieli zatrzymać ekspansję Austrii. Bo jeszcze nie Austro-Węgier na ten obszar. Chcieli utrzymać swoje wpływy w Turcji. Chcieli rozbudować, jakby przejąć kontrolę nad Grecją, o tak bym to powiedział, bo to nie było takie, to nie było takie proste. No i wybuchło wreszcie powstanie na Krecie. I tu jest taki czynnik, którego się też nie zauważa w Polsce, albo może nie docenia, tak bym powiedział, mianowicie to wywołało niesłychany rozkwit nacjonalizmu rosyjskiego, czy tam wielkoruskiego. Powstanie styczniowe to było jakby takim drugim bodźcem. No właśnie, powstanie styczniowe, na które my patrzymy ze swojej żabiej perspektywy, powstanie styczniowe, które było jednym z elementów polityki globalnej zmierzającej do osłabienia i wywarcia jakiejś presji i nacisku na Petersburg. Powstanie styczniowe, którego efektem w Rosji było wyorbitowanie z polityki wielkiego księcia Konstantego. I to był ten człowiek, który domagał się rozbudowy cesarskiej floty, czy dobrze mówię? No właśnie, znaczy jest taka teza w polskiej historiografii,
że na skutek niepowodzenia w Królestwie Polskim, bo przecież Wielki Książę był takim wysłannikiem cara, który miał tutaj głównie... Z gałązką oliwną. Tak, tak, taką polityką ustępstw doprowadzić do jakiegoś pojednania, nazwijmy to, może trochę na wzór tego pojednania, które miało miejsce w późniejszym Imperium Austro-Węgierskim. No i to się nie udało. W największym skrócie mówiąc, nie wnikając dlaczego. Mm-hmm. Czy to było realne? Myślę, że dla prawicy ówczesnej, czyli dla białych, było realne, no ale zwyciężyła opcja czerwona, tak, to tak wtedy określana. Polacy zresztą w ogóle przez cały XIX wiek byli uznawani za takich rewolucjonistów przecież. Bardzo słabo. Tak, no nie mieli takiego uznania, w środowiskach dworskich. Może dlatego Czartoryski nie został królem Belgii. Mm. Dzisiaj nie mielibyśmy z panem Verhofstadtem być może kłopotów, ale został kto inny. Ojej. Piękna perspektywa. No właśnie, ale ta cesarska flota, ponieważ... On wrócił, on był w pewnym momencie, nazwijmy to w niełasce, aha, ale ta erupcja nacjonalizmu czy pewnych emocji nacjonalistycznych w Rosji, no wcale nie była przez dwór postrzegana jako coś pożytecznego, aha, tylko jako bardzo negatywne zjawisko. No, pomysł, żeby car, którego władza pochodzi od Boga, ma ustępować przed żądaniami jakiejś tłuszczy, no, tak, no to w ogóle było nie do pomyślenia, a z pragmatycznego punktu widzenia no to znakomicie ograniczało taką manewrowość polityczną. Aha. W związku z tym on był trochę w cieniu, ale we wszystkich decyzjach najważniejszych, mhm, uczestniczył. Aha. Uczestniczył on, uczestniczył Gorczakow, uczestniczył car. W decyzji o sprzedaży Alaski nie uczestniczył minister spraw wewnętrznych Wałujew, dowiedział się o tym po kilku miesiącach, aha, w ogóle, a uczestniczył Konstanty. Aha. W związku z tym to nie jest tak, że on nie był. No dobrze, ale po co sprzedano? Przygotowywał konstytucję, aha, dla Rosji. No tak. No to on cały czas był nielubiany, to zdecydowanie, był uznawany za polityka, no to dzisiaj byśmy powiedzieli takiego proeuropejskiego. Rosjanie wolą takich dzierżawników silnych i nacjonalistów. Wyrastających z gleby. Tak, ale wpływy zachował do śmierci swojego brata. Tak. Dobrze, dlaczego sprzedano Alaskę? Jest bardzo wiele teorii na ten temat i ja też buduję pewną teorię. Ale co jasne. Do tego też nie, proszę nie mieć wątpliwości, że to jest odpowiedź. Dlaczego? Bo nie ma takiej odpowiedzi moim zdaniem. Znaczy nie ma źródeł, mm-hmm, historycy powinni jednak pracować na źródłach, które by wyjaśniały, jakie były motywy tego wąskiego grona urzędników oraz cara, w momencie, kiedy oni podejmowali decyzję o sprzedaży Alaski. Moim zdaniem chodziło o zrobienie takiej, nazwijmy to, kombinacji geopolitycznej, która wiązałaby siły francuskie i brytyjskie przez wywołanie konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi, mm-hmm, a ich relacje były wtedy na granicy wojny. Znaczy spodziewano się wybuchu w związku z tak zwanymi roszczeniami Alabamy, mhm, które były nierozstrzygnięte jeszcze. No w każdej chwili obawiano się wojny oraz wybuchu wojny, no oraz była jeszcze kwestia meksykańska. Mhm. Proszę pamiętać, że żołnierze południa wycofywali się też do Meksyku, zaciągali się na służbę Maksymiliana, goniły ich oddziały, czy tam armię północy. W związku z tym tu konflikt mógł wystąpić w każdej chwili. Na to się nakładały no, taka ekspansjonistyczna, czy renesans, mm-hmm, ekspansjonistycznej polityki amerykańskiej. W najdalej idących jakby projekcjach Amerykanie widzieli swój kraj obejmujący również Kanadę i obejmujący całą Amerykę Środkową do obecnej Panamy. Aha. Tak na to patrzyli. W związku z tym
A wybuchło powstanie na Krecie. Działała konspiracja w Bułgarii, finansowana i wspierana przez Rosjan, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Są na to raporty ich ambasadora. Serbia szykowała się do wojny, zresztą w 1966 tą wojnę wypowiedziała. W związku z tym jakby znowu na Bałkanach zaczynała być groźna sytuacja i Rosjanie, moim zdaniem, gdyby ten plan się powiódł, no to mogli uzyskać wolną rękę, a przynajmniej znakomitą przewagę. A gdyby flota brytyjska i francuska armia, gdyby francuska armia została, czy te oddziały ekspedycyjne w Meksyku, a flota brytyjska gdyby była związana działaniami na Atlantyku, no to Rosjanie mieliby znakomitą przewagę. Kto by wspierał Austro-Węgry? No, Austro-Węgry byłyby jedynym wtedy przeciwnikiem Rosji, a Turcja była słaba. W związku z tym to, co się stało w roku 79, czyli ten pokój w Adrianopolu, który budował Wielką Bułgarię z dostępem przecież i do Morza Egejskiego, i do Morza Czarnego, mógłby się stać wcześniej. Te 15 lat wcześniej, a przy okazji Rosjanie chcieli koniecznie zniesienia klauzul o neutralizacji Morza Czarnego, czyli tych klauzul, które im narzucił pokój po wojnie krymskiej, do czego zresztą doprowadzili w 71 bodajże roku po tym, jak Francuzi po prostu osłabli w wyniku przegranej wojny z Prusami. Dobrze. To teraz tak, jest takie pojęcie testamenty polityczne. Mamy testamenty polityczne, a skoro mamy testamenty, to mamy też dziedziczenie. Co z tej polityki XIX-wiecznej zostało w testamentach politycznych rosyjskich dzisiaj i co oni dziedziczą? A wszystko dziedziczą. Wszystko dziedziczą. No, proszę pana, Rosjanie analizują całą swoją politykę imperialną na bieżąco. Znaczy, jak się wejdzie w kurs na przykład na moskiewskim tym Państwowym Uniwersytecie imienia Łomonosowa, czyli w to miejsce, gdzie są kształceni ich dyplomaci, cała kadra dyplomatyczna jest po MGIMO, to oni analizują całość polityki imperium od czasów Piotra. Czytają porozumienia, czytają... Proszę zwrócić uwagę, że to nie jest przypadek, że polityka zagraniczna Rosji jest niesłychanie legalistyczna. Oni zawsze się odnoszą do jakichś umów. Oczywiście w sposób dla nich wygodny. No tak. Ale nigdy im nie można zarzucić, że to jest czysty woluntaryzm. Znajdą taką umowę, która jest formalna i która jest umową obowiązującą. Mogą ją inaczej interpretować, Ale taką umowę mają. To nie jest zmiana oceny, że oni zmieniają ocenę bez związku z jakimiś zobowiązaniami traktatowymi. W związku z tym oni jakby to jest pewien żywy zasób doświadczeń, które oni ciągle analizują. To po pierwsze. Po drugie, odwołują się nadal do koncepcji, które jednak były sformułowane w wieku XIX, nawet wprost, jak się dzisiaj posłucha tego, co mówi Ławrow, no to on nawiązuje do polityki Gorczakowa, mówi o systemie bezpieczeństwa europejskiego po kongresie wiedeńskim, który o pewnej równowadze sił, no bo z drugiej strony ileż tych rozwiązań można by tutaj nowych znaleźć. W związku z tym to jest w Rosji cały czas żywe, oni o tym pamiętają, oni się pozycjonują w perspektywie imperium i oni myślą o relacjach na świecie w perspektywie imperium, nawet jeśli dzisiaj nie mają sił, żeby być imperium. Oni nadal utrzymują całe instrumentarium poznawcze, które dostarcza im doskonałej wiedzy o tym, co się dzieje zarówno w polityce wewnętrznej, jak i zagranicznej dość odległych krajów, na przykład Ameryki Łacińskiej czy państw afrykańskich,
gdzie dzisiaj nie mają jakichś zasadniczych interesów, mogą mieć pewne sympatie, czy mogą mieć pewne pomysły na przyszłość, ale interesów dzisiaj oni z racji swojej słabości nie mają. Rosja ma jedną bazę wojskową poza granicami w Syrii, a Ameryka ma 200 takich no baz. Tak. Jest różnica potencjałów. Natomiast całe to instrumentarium oni utrzymują, wiedzę zbierają i ja bym tego nie lekceważył. Oczywiście. My nie wiemy, co się dzisiaj dzieje w Paragwaju. Mhm. Myślę, że poza hobbystami nikt tego nie śledzi, a Rosjanie śledzą. No właśnie zadziwiające jest to, że Polska tego nie robi. Myślę, że kwestie budżetowe nie są tu przyczyną najważniejszą, że Polska nie prowadzi polityki poznawczej. Instytutu, nie ma żadnego instytutu, żadnej komórki, komisji nie ma, która by się zajmowała takimi sprawami, chociaż jednej. Ja już nie mówię o Paragwaju, ale o Rosji po prostu, albo o jakimś innym newralgicznym naszym sojuszniku, który też by się przydał relacji z tym sojusznikiem, jakiś nowy, świeży ogląd. Rozmawiałem z profesorem Kucharczykiem o Niemczech, dokładnie te same wnioski. To teraz jeszcze, już zaraz kończymy, jeszcze jedno. Pojawia się taka kwestia w pewnym momencie, że Rosjanie obawiali się, że fala osadnictwa amerykańskiego przeniesie się na Syberię. Wie pan, Rosjanie się zawsze obawiali, że Syberia to nie Rosja. Aha. Proszę pamiętać, że na Syberii nie było pańszczyzny. No tak. Ta Syberia zawsze była, no, z racji oddalenia, no, była takim obszarem trudnym do kontroli. Mhm. Poza tym, jak na wszystkich rejonach pogranicza, tam trafiały różne, no nie wiem, wolne duchy i ludzie, którzy się źle czuli w jakimś tam reżimie. Ze swoistą dynamiką. Tak, i ta Syberia nigdy, znaczy elita rosyjska miała zawsze poczucie takie, że ta Syberia jest zawsze niepokorna. Jak się weźmie na przykład dekabrystów i te różne manifesty dekabrystów, to oni wręcz wprost piszą o tym, że w gruncie rzeczy ta rosyjska Ameryka i Syberia to mogłyby się stać takim demokratyczną Rosją. Mhm. Że to też jest przyszłość i przecież o tym wiedziano na dworze. No Mikołaj I osobiście przesłuchiwał dekabrystów. Mhm. W związku z tym te kilkadziesiąt tomów protokołów, przesłuchań, które się zachowały i zostały zresztą wydane, no to on to wszystko wiedział. To nie była żadna tajemnica i tak dalej. W związku z tym to było stałe poczucie zagrożenia, że Syberia się prędzej czy później oderwie, bo tam są inni ludzie, nie ma zasobów, trudno to kontrolować, to jest niedostępne i w związku z tym może wybrać swoją drogę. Ale jak pan dzisiaj weźmie mapę badań socjologicznych w Rosji, to rejonami o najsilniejszych opozycyjnych nastawieniach wobec Putina to jest Daleki Wschód i Syberia. Dobrze, to teraz ostatnie to pytanie. To się zachowało w pewnym sensie. Czy w testamentach politycznych Stanów Zjednoczonych znajdują się zapisy dotyczące oderwania Syberii i Dalekiego Wschodu? Ja nie natknąłem się na nic takiego. To ja tego nie wiem i trudno mi się do czegoś takiego, do takiej konstrukcji odnieść. Dobrze. Na tym kończymy. Dziękuję Państwu bardzo. Naszym gościem był Marek Budzisz, autor książki Koniec rosyjskiej Ameryki, którą serdecznie Państwu polecam, bo jest to książka niezwykła, dynamiczna, klarowna, stawiająca przed nami problemy, do których w większości nie dorośliśmy, ale mam nadzieję, że dzięki niej dorośniemy. Dziękuję jeszcze raz. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję.